Do starostwa powiatowego zawitał już świąteczny klimat. Jak co roku zadbali o to uczniowie zespołu szkół specjalnych imienia księdza Jana Twardowskiego w Pruszkowie, przygotowując okolicznościowe dekoracje. To jednak nie jedyna zmiana ostatnich grudniowych dni. W sali obsługi mieszkańców pojawił się opłatomat, czyli samoobsługowe urządzenie, które jest kolejnym elementem informatyzacji urzędu. Możemy tutaj dokonać wszelkich opłat wszelkimi rodzajami kart płatniczych, które obowiązują na terenie naszego kraju. Warto dodać, że opłatomat na bieżąco przesyła środki finansowe na konto starosopłatowego. W związku z tym po dokonanych czynnościach przechodzimy do okienka, w którym dokonujemy i uzupełniamy całość dokumentacji. Opłatomat jest wyposażony w cztery języki. Oprócz polskiego jeszcze w angielski, ukraiński i niemiecki oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, zmiana kontrastu obrazu, powiększenia, funkcje głosowe, a także regulacje wysokości ekranu. Opłatomat ma być uzupełnieniem tradycyjnej kasy i stanowić alternatywę w przypadku dużych kolejek bądź nagłych sytuacji awaryjnych, w wyniku których kasa jest zamykana. Urządzenie wyposażone jest w system ułatwiający wypełnianie formularzy. Skanowanie kodu QR znacząco skraca czas załatwiania spraw. Warto założyć kartę ID dla tych osób, które często przychodzą do Storza i dokonują różnego rodzaju opłat. Czy to opłat geodezyjnych, czy opłat związanych z ruchem pojazdów dla przedsiębiorców. Tutaj dokonujemy takiej opłaty za pomocą kodu QR. Wczytujemy tylko dane osobowe, wówczas transakcja wykonywana jest poniżej jednej minuty. Opłatomat funkcjonuje w starostwie w formie leasingu, a jego koszt utrzymania ma wynosić do 30 tys. zł rocznie. Urządzenie dostarczył Instytut Systemów Publicznych. Jeśli pomysł się przyjmie i interesanci będą z niego chętnie korzystać, opłatomaty mają stanąć również w powiatowych filiach w Raszynie i Nadarzynie.